Jesteśmy w środku, przy eksponacie, od którego wszystko się zaczęło. Panie Antoni, jak to było? Nigdy nie miałem małego Fiata, nigdy nie pracowałem w FSM-ie. Zawsze miałem większe samochody. W latach 70. miałem kilka pojazdów z okresu międzywojennego, bardzo atrakcyjnych, i życie zmusiło do tego, żeby je sprzedać. Po prostu zostałem wyrzucony ze stodoły pełniącej funkcję garażu i pod blokiem w ciągu jednej nocy jeden samochód mi ukradziono, inne zniszczono, więc pozbyłem się tych samochodów. Zostały pieniądze, które za PRL-u nie były przeznaczone do wydawania na życie. Później się zaczęła inflacja, trzeba było ten kapitał jakoś ratować. I chodził za mną zawsze w marzeniach jakiś samochód unikalny, bez dachu, żeby w piękną, słoneczną pogodę pojechać na wycieczkę, wiatr we włosach, muchy w zębach, czyli pełna wolność i swoboda. Zobaczyłem na zdjęciu, na holenderskich numerach, takiego malucha, przy którym stoimy. Akurat tak się złożyło przez przypadek całkowicie, że moja była pracownica wyszła za mąż za Holendra, więc telefon do Holandii, i po paru dniach, po podaniu numerów rejestracyjnych, dostałem odpowiedź: no przecież to jest robione u was w Bielsku-Białej. No więc jak dobry pies tropiący złapałem trop i okazało się, że historia tego samochodu jest taka. Zamówili go Holendrzy. Wykonano 45 sztuk. Jest to samochód z nadwoziem Beach Buggy. Samochód ratownictwa plażowego, pełnomorskiego, przybrzeżnego. Nazwa długa, ale oddająca charakter pracy samochodu. Holendrzy mają ich jeszcze w tej chwili 7. Reszta już niestety jest wyeksploatowana, bo mają wszystkie po ponad 30 lat. Ale ja w Bielsku zastałem jeszcze 2 nieodebrane przez Holendrów egzemplarze. A ponieważ Holendrzy zrezygnowali z ich odbioru, więc trafiły w moje ręce. Oba samochody mają po 32 lata. Ten, przy którym stoimy, ma ponad 90 tysięcy przejechane na różnych imprezach. Natomiast w magazynie stoi drugi z przebiegiem 5 km. Tutaj może powiedzmy, ta wersja nadwoziowa to jest Beach Buggy. Beach Buggy. Samochód plażowy. Okej, okay. A on jest nazywany jako Malubac. Malubac. To jest holenderska nazwa, mała łódka. Ciekawostka. Nadwozie jest wykonane ze szkła epoksydu. Płyta podłogowa jest elektrolitycznie miedziowana. Felgi aluminiowe, tak zwane krzyże produkcji ZML-u w Kętach. Zrobiono ich około 50 kilku tylko kompletów i są praktycznie nie do zdobycia. Niemcy produkują różne aluminiowe felgi do małego Fiata. Ale to już nie jest to. To już jest składanka. Ja mam oryginalne felgi ZML-owskie. Czyli od tego egzemplarza się zaczęło, panie Antoni. Od tego się wszystko zaczęło. To był rok 91. Co było dalej? Później zacząłem tym samochodem jeździć. Szybko stałem się popularny. Zawsze gdzieś się zatrzymałem w mieście. Od razu tłumek ludzi, co to jest. A jak ja to zrobiłem? Sorry, to nie ja, to fabryka. No właśnie, i tu może podkreślmy, wszystkie eksponaty w tym muzeum to są prototypy, to są wersje nadwoziowe wykonywane przez fabrykę, przez ośrodek badawczo-rozwojowy w Bielsku lub przez inne ośrodki badawczo-rozwojowe cywilne i mundurowe, bo nie tylko bielski OBR tworzył samochody różnego przeznaczenia. W ogóle nie interesują mnie prywatne przeróbki, bo do tego, gdybym zaczął zbierać, to bym musiał mieć muzeum o powierzchni prawie Bielska-Białej. Bo podejrzewam, że tak, bo tych domorosłych twórców własne, jest, tak. Jest tyle i tyle wersji. Mnie osobiście boli serce z jednego powodu. Kupują młodzi ludzie przeważnie piękny samochód, klasyczny, mogący pełnić rolę pełnego zabytku. Przerabiają go i robią kundla, który nadaje się już później tylko na złom. No niestety tak, to okaleczenie jest jakby nieodwracalne, tak? Ucinanie dachu, i w tym jakieś momencie, przeróbki nadwoziowe. O ile u nas typu. Jeszcze takie poprzerabiane samochody na imprezach są tolerowane, to na zachodzie na imprezie, jak ktoś się pojawi takim przerobionym, pożenionym samochodem, to niestety jest wypraszany z imprezy.
niestety albo stety. No, tutaj tam najbardziej cenione są egzemplarze oryginalne, zachowane, tak, fabryczne, a nie wesoła twórczość mniej lub bardziej utalentowanych blacharzy, lakierników. Tym i tego bardziej, typu. Że wszelkie ingerencje w nadwozie malucha, to jest przecież nadwoziem samonośnym, może stanowić zagrożenie. Nie wszyscy mają pojęcie o tym, jak się wzmacnia przerabiane nadwozia. I spotkałem się już kiedyś z sytuacją, gdzie maluch w czasie jazdy złamał się na dwie części. No jest to możliwe, bo jednak ten dach to scala dach, w całość. Słupki drzwiowe, słupki przyokienne usztywniają konstrukcję. Jak się to wytnie, niestety. Trzeba odpowiednio zrobić też pod samochodem, żeby to było sztywne. W tym przypadku jest potężna klatka bezpieczeństwa. Jest pałąk przeciwkapotażowy, chroniący przed przewróceniem samochodu. Drugi pałąk jest wkomponowany w ramę szyby. Proszę zobaczyć, tak, jak grube są dokładnie, słupki grube te słupki. Przyokienne. Pod spodem te dwa pałąki są połączone kołyską, połączone poprzecznie. I jeszcze są wstawki z blachy 5-milimetrowej na łączeniach, żeby było to sztywne. Jasne, no tak to powinno być zrobione, żeby się nie złamało, o czym pan zresztą wspomina. Efekt tego jest taki, że samochód jest zarejestrowany, jest legalnie eksploatowany, ponieważ dostał homologację. Mało z tego, on dostał homologację nie tylko polską, ale też homologację niemiecką. Także podwójna homologacja. W tej chwili już te uprawnienia wygasły, więc gdyby ktoś się pokusił i chciał zrobić kolejny egzemplarz, to niestety homologacja już wygasła. Powiedzmy jeszcze naszym widzom, panie Antoni, ciekawostkę związaną z tym pałąkiem. W Holandii plaże są na brzegach Morza Północnego. Morze Północne jest Morzem Rynnowym pomiędzy wyspami Wielkiej Brytanii a Półwyspem Skandynawskim. I fala dennego odboju jest tak silna, że ktoś, kto ją przekroczy, wypłynie zbyt daleko w morze, nigdy już o własnych siłach na ląd nie powróci. Kiedyś w dawnych latach musiało być 17 silnych mężczyzn, to wiadomość od Holendrów, żeby wyciągnąć na linię ratownika i osobę ratowaną. Natomiast w tej chwili wystarcza dwóch ludzi, ratownik i kierowca malucha. Maluch jest tak silny, że sobie daje radę na plażach z wyciąganiem. Ciekawostka kolejna. Ratowanie wygląda w ten sposób. Do tego pałąku jest przywiązywana lina ratownicza. Z drugim końcem liny i z deską skacze ratownik do morza. Do dzisiaj Holendrzy, mimo że te samochody w służbie u nich są już ponad 30 lat, nie znaleźli następcy malucha. Nie istnieje w świecie wyprodukowany samochód, który byłby tak sprawny w ratownictwie plażowym jak maluch. Rzecz szokująca. Maluch sobie daje radę bez względu na podłoże. Mokry piasek, suchy piasek, kamienista plaża, skalista plaża. I stąd Holendrzy bardzo dbają o te samochody. Kolejna ciekawostka, Mustang, zamocowany na klapie pokrywy silnika, to jest prezent od Holendrów. Dlaczego? Jazda tym samochodem po polskich drogach w latach 90., gdzie dziury były miejscami oblewane asfaltem, wyglądała tak jak jazda na dzikim Mustangu na zachodzie. Stąd Holendrzy mi tego Mustanga tutaj przykręcili, a oprócz tego dostałem kompletny strój kowbojski, łącznie z koltem, z kapeluszem, buty kowbojskie, całe kamizelka, koszula, wszystko tak jak na westernach da się obejrzeć. I miałem taką przygodę, jechałem z żoną i jej koleżanką, bo te samochody nie mają pasów bezpieczeństwa w oryginale, bo są niepotrzebne te pasy do niczego. Natomiast już się pojechali na wycieczkę i na jednym z wybojów siedząca obok mnie koleżanka podskoczyła i w locie zaczęła wysiadać mi z samochodu. W ostatniej chwili ją złapałem, zdemolowałem jej trochę odzież zewnętrzną, wciągnąłem do samochodu i natychmiast kazałem założyć pasy na wszystkie miejsca siedzące w samochodzie. I to jest mój dodatek do samochodu, ale wynik z sytuacji, gdzie mało brakowało przy prędkości gdzieś około 80 na godzinę, kobieta by wyleciała z auta.